Marcin Kornat, prezes Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Witam serdecznie na antenie czwórki. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Marcinie, jak to jest z tą naszą tolerancją? My tu powoli dochodzimy do takiego wniosku, być może zaskakującego, że w tej chwili w Polsce mówienie o tolerancji to jest trochę bawienie się pewnymi słowami, symbolami. Bezpieczne bawienie się, bo tak naprawdę ten problem jeszcze nas nie dotyka w sposób poważny. Ja myślę, że po pierwsze to trzeba powiedzieć, że to zależy, mówimy o nas, czyli o kim. To z naszą tolerancją jest różnie. Po prostu jesteśmy różnymi ludźmi i są wśród nas ludzie bardzo tolerancyjni i ludzie bardzo ksenofobiczni. To po pierwsze. Po drugie, nie potrzeba rzeczywistych mniejszości, żeby tą nietolerancję jakoś eksploatować, bo jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej prowadzimy od wielu lat monitoring incydentów na tle rasistowskim. To jest bardzo specyficzna optyka, bo stykamy się z tym najbardziej ciemną stroną tego zjawiska, czyli z atakami na osoby w jakikolwiek sposób uznane za inne, czy ze zjawiskiem języka wrogości. Ale to, panie Marcinie, to zatrzymajmy się przy takich najbardziej ostrych przejawach tej nietolerancji. Na ile na przykład tego typu wypadki, jak nie wiem, ataki, nieważne czy to będą ataki słowne, czy to będą ataki fizyczne, możemy traktować jako pewien obraz naszego społeczeństwa, a na ile możemy to traktować jako pewien margines, margines, który nie powinien być przerzucany na obraz Polaków jako społeczeństwa? To ja może posłużę się dwoma liczbami. Po pierwsze, w ostatnich 20 mniej więcej latach odnotowaliśmy ponad 60 osób zabitych ze względu na jakąkolwiek odmienność, uznanie ich za odmienne, więc to było, te zabójstwa były powodowane ideologią czy jakimś takim właśnie postrzeganiem ksenofobicznym postrzeganiem świata. To jest z jednej strony, a z drugiej strony to jest na przykład manifestacje takie, jak miało miejsce 11 listopada, kiedy organizacje, które bardzo skrajne hasła, również ksenofobiczne w społeczeństwie lansują, potrafią na swoich marszach zgromadzić kilkanaście tysięcy ludzi potrzeba. No tak, ale mówiąc o marszu 11 listopada, trzeba powiedzieć, że to nie byli wszyscy uczestnicy tych marszów, to nie byli ludzie, którzy się identyfikują z tymi hasłami. Oczywiście, że nie, ale organizatorami były organizacje odwołujące się wprost na przykład do tradycji antysemickich. Więc w ogóle antysemityzm to jest ciekawe zjawisko, ponieważ Żydów, takich, których możemy jakoś, którzy się identyfikują, poczuwają się do żydowskości, w Polsce stosunkowo niewiele, czy w zasadzie to już jest bardzo niknąca mniejszość, natomiast poglądów antysemickich ciągle w społeczeństwie występuje. No tak, a myśmy tu mówili o... Jeśli mówimy o obcokrajowcach, o imigrantach. Tak. To jest złożone zjawisko, bo co innego takie deklaracje właśnie rzucane, jak my sami siebie postrzegamy, natomiast co innego, kiedy niedaleko nas mieści się na przykład ośrodek uchodźców. Ale jak pan pozwoli, to ja bym nawiązał właśnie do tego, co pan w ostatnim zdaniu powiedział, że jak my sami siebie. Ja myślę, że w tej chwili problem tolerancji w Polsce i rozmowy o tolerancji i tak dalej, to jest problem budowy naszej tożsamości narodowej.